Czyli co, mamy 30 minut na wytłumaczenie, czy nie? No, damy sobie pół godziny dzisiaj na budowanie, nie? Ale na tłumaczenie, nie na budowanie, muszę najpierw wytłumaczyć, co się dzieje, nie? Nie, na tłumaczenie masz 2 minuty tylko. Kurde, dobra, okej. Okay. Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, dzisiaj ze mną jest Plaga. Siema. Mam tylko 2 minuty na wytłumaczenie, więc już wam tłumaczę. Mianowicie, będziemy budować czołgi. Każdy z nas wybiera sobie jakiś czołg, buduje. Wygrywam ja. Tak, Paweł wygrywa, ale no, tylko nieoficjalnie. Oficjalnie jest... informujemy, że wygrałem, nie? Już. A, oficjalnie no, to jest jedna z waszych propozycji, więc zostawiajcie ich więcej w komentarzach, bo z nich tak korzystamy. Są bardzo dokładnie, fajne. Tak. Budujemy bardzo fajne propozycje, tak że będziemy korzystać z tego, co proponujecie. Piszcie w komentarzach, my to będziemy budować. Jeszcze masz minutę tłumaczenia, jakbyś chciał skorzystać, to sobie gadaj. Mhm. To oficjalnie 2 minuty dostał. Tak? Aha, to nie, no, to już wystarczy, to już zdążyłem. Jakie będzie rozstrzygnięcie dzisiejszego pojedynku, Paweł? Jakie rozstrzygnięcie? To? Jakie rozstrzygnięcie? Nie będzie rozstrzygnięcia. Żadne, nie będzie rozstrzygnięcia. Będziemy sobie po prostu jeździć. Ewentualnie tak, wy możecie w komentarzach ocenić nasze pojazdy. Właśnie, powiedzieć dokładnie, na przykład, że mój był lepszy. Mm-hmm. Możecie tak napisać już teraz, nie ma no, już możecie teraz napisać, że Paweł, twój pojazd jest lepszy, tak? No na przykład, ale nie no, kłamcie Pawła, nie? Bo to nie jest fajne. Zróbcie mi tę przyjemność i napiszcie, że jest fajne. Jeszcze nie zbudowałem, ale napiszcie, że jest fajne, nie? Dobra, zaczynamy. No, dobra. Go, go, go. Zaczęliśmy na minucie 30, mamy 30 Plaga, minut. Plaga, to czekaj. Tak, no. To? No, buduj. Spadaj, nie ma podglądania. Wypierdzielaj. No. Nie, spokojnie, buduję sobie, no. Co za mapet. To za mapę. Dobra, okej, okay, już wiem jak. Już... Leci ci czas. Dobra, nie no, żartowałem przecież. Dobra, już no, buduję. Leci czekaj, ci gdzie czas. Ten... Ja, ej, czas leci. Lepiej czas niż krew z nosa, nie? No. No. tak się mówi u was? No co? Tak się mówi u was? Mówi się, że morda nie szklanka nie pęknie, nie? O. Aha, no to też spoko, nie? Też jest spoko, nie? Lepiej, żeby leciał czas niż krew z nosa. Paweł. Ja pierdolę. Pan macie chore klimaty jakieś. Nie no, prawdziwy taki, wiesz, myśliciel, nie? Taki, wiesz... A, myśliciel. No. Myśliciel iluzjonista. Co ma iluzjonista do myśliciela, Paweł? Weź no się tutaj pochwal szczerze przed wszystkimi. Wiesz, to jest wcześnie co? Rano dla mnie. Dobra, nie mów, która jest godzina wszystkim, bo... No to ty dopiero rano wstałeś? Nie no, nie wstawałem. Wstałem sobie wcześniej, tylko wiesz... No? Muszę się dobudzić jeszcze. Ja rozumiem, że jest niedziela, nie? I się tam, wiesz... Wstaję późno, nie? Ja też tam trochę sobie poleżałem w łóżku, ale kurde, bez przesady, nie? Paweł. Przepraszam. Nie no, to już się nie powtórzy. Obiecuję, że się nie powtórzy. Tak robię ten czołg i tak sobie myślę. Chyba jeszcze szerszy muszę zrobić ten czołg. Gdzie tu? Dobra. Będzie szalona konstrukcja, chopie. Ale wiesz co, mi nie podoba się jedna rzecz. Dlaczego to siedzenie jest takim dziwnym, śmiesznym joystickiem? Jak ja buduję czołg, to takie czegoś nie powinno być. Jakie siedzenie joystickiem? O czym ty, hopie, mówisz w ogóle? No chodzi mi o ten cudowny element do prowadzenia, tak? On się nazywa, jak już mówię, driver's seat, tak? Czyli siedzenie kierowcy, jakkolwiek to brzmi. No tak, no i co? No czemu tak to musi wyglądać? Nie mogli dać normalnie kierownicy, że wybierasz sobie kierownicę, albo na przykład, nie wiem, coś innego. No, ale musisz gdzieś siedzieć jako ten. No dobra, siedzenie kierowca jest okej, ale dlaczego by zrobili ten? Nie no, nie podoba mi się. Ja to myślę o... kołach, kurde, coś chyba skrzaniłem troszeczkę. No, rzeczywiście. Dałbym jednak te duże koła. To duże koła są fajniejsze, nie? Tak? A nie? No nie wiem. Ja myślę, że twój czołg nie powinien mieć kół w ogóle. Powinien w ogóle stać w miejscu. Brawo, Paweł. Świetna koncepcja. Nie, no bo te koła w sumie te duże to są strasznie wielkie, nie? Aha. Ty patrzyłeś w ogóle na to? Tak, patrzyłem na to. Oczywiście, Paweł, tam jeszcze nic nie ma. Co ty tam? Nie krzycz na mnie, czemu na mnie krzyczysz? Jak znam ciebie, to ty dopiero zbudowałeś ten podnośnik, nie? Cicho. No i znowu krzyczy, no. Ja nic nie krzyczę, chłopie, to jest cisza i spokój. Taka cisza i spokój. Tyś widział ciszę i spokój, ej. Wiem, co zrobię. Ja mam lepszy pomysł jeszcze. Pyk. Hop. Tak. Ty sobie tam daj małe kuła. Ja dam duże. No, oczywiście dam. Dam malutkie, najmniejsze, żebyś miał łatwiej. No. Nie wiem, w którą stronę tak to będzie łatwiej, ale jakoś się uda, nie? Jakoś się uda, Paweł. Tak będzie.
Dobra, wszystko się zgadza. Okej. Teraz tu trzeba zrobić coś fajnego. Jak ci idzie, Paweł? Wiesz co, w sumie dobrze. Nie narzekam. To dobrze. Nie no, luz. Luz bluz? Luzik w bluzie po prostu. Luzik w bluzie? No, luzik w bluzie cały czas. To dobrze. Znaczy ogólnie mam problemy tutaj, żeby teraz to ogarnąć wszystko. Muszę przeliczyć, żeby to miało ręce i nogi, nie? Żeby to, wiesz, w ogóle nie wyglądało jakoś fajnie. No, oczywiście, tak. Liczysz, że jednak wyjdzie coś z tego fajnego, tak? Znaczy ja liczę w ogóle klocki, tak, teraz, bo tutaj muszę mieć odpowiednią... To musi być symetryczne ogólnie rzecz biorąc, podobno. No, tak. Tak, prawda. Tak mi mówili podobno ci majstrowie, wiesz, ci co tam budują takie rzeczy fajne. O kurde, chyba coś strzaniłem. To bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Mówisz? Hop. Nie, też źle. Coś tu mi tutaj nie zatrybiło do końca, wiesz? A bo to przecież było... Ale skrzaniłem. Aha, mówiłem! O nie. Dobra. Tu cię podłączam. Czemu się ten... Nie kręcisz w ogóle. Halo. Jak to... Kto ma się kręcić? Kto się ma kręcić, się nie chce kręcić. Co to w ogóle? Muszę guzik tutaj dać? Ja nie wiem, czy nie dać. Dobra. Okay. O, render jasno. No dobra. Wszystko jest okej. A, bo to jest on the lift, kurde, przecież. Możesz ty. Tak. Hop. Ja to zmaściłem troszeczkę. O, teraz jest wszystko spoko. Już, połapałem się w tym wszystkim. Tak? No dobrze. Spoko. To? Ty też się połapałeś we wszystkim? Czekaj, to jest to? Jezus, co ja usunąłem? Ja pierdzielę. Co się mi dzieje w ogóle? Hopie. Coś wyrwałem, no. Co? Gdzieś coś wyrwałem. A, tu jest, dobra. Ale nie rwij tam niczego, bo to chodzi o budowanie. Oj, zepsułem podłogę nawet. Co? Normalnie beton usunąłem. Jezus, babacz. Ja pierdzielę. Nie no, to będzie trudny pojazd. To jest naprawdę trudny pojazd do zbudowania. Bardzo trudny pojazd do spodobania. Spodobania. Do zbudowania. Bardzo, bardzo trudny pojazd. No nie mów, że nie, no bo kurczę, ja tutaj mam naprawdę nie, no jest ciężko, no chłopie, ja mam tutaj takie, ja sobie wyzwanie dałem duże. No tak, ty tam pewnie pomyślałeś, że ten czołg będzie fajny, jak mu ten zrobisz koła. To jest wyzwanie twoje. Mówi, rzucę sobie wyzwanie. Tak, rzucę sobie wyzwanie, zrobię z kołami taki, nie? No, ja tu pójdę na łatwiznę troszeczkę i zrobię tych kontrolerów troszeczkę więcej, bo czuję, że to jest dobre, bo później będzie mi się plątać wszystko, wiesz, Paweł? Tak? Aha. No. Znaczy właśnie te kontrolery to jest najgorsza rzecz tutaj. Tak, żeby je skontrolować dobrze. To jest bardzo ważne, istotne i wręcz przydatne czasem nawet. Mówisz? No, oczywiście. Z pewnością masz rację. Hopie, mój czołg już nabiera wyglądu. Wiesz? Co nabiera? Wody? Wyglądu. Nie wody, Paweł, pomyliło ci się. Tak. Wodę. Już jest ładne te podwozie. Ładne podwozie, wszystko się zgadza. Dobra, teraz trzeba by zbudować jakieś ściany czy co? Kurde, jakie to zrobiłem wielkie. Można uciąć. Był taki ciężki, nie? Nie, no właśnie. Jak jest ciężki? Jeszcze nie, bo on dużo nie ma na razie. A. Już z drewna go budujesz? On jest na razie malutki właśnie, o to chodzi. Wiesz, on ma małe wymiary na razie. Też z drugiej strony niech będzie krowa ciężka. Zrób taką tłustą świnię, mówi ci. Spoko, dam silników od cholery, będzie okej. Okay. Wszystko się będzie zgadzało w tym czołgu. Nawet niezgodności będą zgodne. Tak, mówisz? Taki będzie wypasiony. No bardzo, bardzo sympatycznie właśnie. Zapowiada się ekstra. Tak zrobię. Tak, pogoda w Kielcach? Czy... Tak, zapowiada się też ekstra pogoda w Kielcach. Tak? W ogóle pogody w Kielcach to zawsze są spoko, nie? Nie, tutaj no to nigdy ciężko powiedzieć. Nie było złej pogody. Nigdy nie było złej pogody, tak? Tak. A to czemu ludzie mówią, że piździ? No bo to na dworcu, to tak. Na dworcu. Ogółem to nie. Ogółem to jest ciepło, tak. Ogółem jest bardzo ciepło, ale tam na dworcu czasami jest zimno. Po prostu. Wieje troszeczkę. Troszeczkę wieje. Troszeczkę łeb urywa, ale... To kwestia przyzwyczajenia. Mamo, gdzie jest moja głowa? Tak. Przyjeżdżasz, nie gubisz bagażu. Gubisz głowę. Zdarza się nawet najlepszym, no coś zrobisz, no.
O, to jest ładny kolor, podoba mi się. Paweł, jak ci idzie? A co to jest taki ciekawy, co? No tak, pytam się ciekawości, no. Wiesz. Wiesz, ciekawość to jest pierwszy stopień gdzieś tam. Aha, łeb masz jak stopień. To nie było śmieszne. Jestem zbulwersowany twoją postawą obywatelską i taką inną. I taką inną też. Ogólnie postawą i taką inną też. Postawą i taką inną i tymi innymi rzeczami też jestem zażenowany po prostu. Popatrzę na ciebie i myślę sobie, nie, tak się nie robi. O to ci chodziło? Tak, to chciałeś? Mniej więcej tak. Mniej więcej chciałem. Mniej więcej o to chodziło. Dobrze, to dobrze, że tutaj rozczytałem twoje te zamiary. Masz już podwozie? Co? Ty się cieszysz. Oczywiście, że mam. Głupia ty, głupia. Ten. Bo u mnie to już wszystko hula i śmiga, nie? Ja zaraz odpalam i jadę. Mówisz? Nie? No. No ja jeszcze chwilkę potrzebuję. A nie oszukuj. Jeszcze chwilę potrzebuję, nie ukrywajmy. Tak? Jest byś Paweł, mamy czas. Kurde, dziury mam w tym czołgu trochę, wiesz? Mam wrażenie, że delikatne dziury w czołgu się ten porobiły. Porojobieni. Bo to jest dobra praktyka tutaj, ale coś mi się nie podoba do końca. No ja mógłbym to domknąć. Czemu nie? Zobaczymy, na ile to trzeba domknąć. Ja to zaraz zrobię taki czołg, że będzie ci przykro. Mi będzie przykro, hopie. 45 domknięte, bardzo ładnie. Ty, bo on już odjeżdża, nie? Sam? Z ciebie? Jedziesz, chłopie. Już mu się koła zaczęły kręcić. Nie wiem, o co chodzi, Paweł. Nie wiem, o co ale chodzi, to, ale... To plaga, to coś nie tak jest. Tak nie powinno się dziać, że on odjeżdża bez ciebie. No właśnie, tak się domyślam też, że tak to jest dość problematyczne, że on tak chce odjechać sobie. No. Co tu się dzieje tak właściwie? No ale spoko. W sumie jak on jest taki jurny, to wiesz. To dobrze, nie? Dobrze. Może będzie dobrze, może będzie zapierdział. Koła mu się kręcą i pyski, tu poważnie ci mówię. Niektóre koła zaczęły się kręcić. Nie wiem, o co chodzi. Tak do końca. Nie przejmuj się. W sumie poobracam je, będą wszystkie do przodu, to też będzie okej. O, kręć się do... nie jesteś w ogóle podłączony nigdzie. No widzę, Paweł, że masz 4 koła w swoim pojeździe. Jak w prawdziwym czołgu. Cicho! Jak w prawdziwym czołgu. Cicho, i tego nie będzie widać, że tam są 4 tylko. Nie, no tylko? A to jest aż. Widziałem, że to jest aż. Normalnie bardzo wiele. Ty, ej, tam dach potrzebny jest chyba jeszcze. Dach? W czołgu dach? Po co w czołgu dach? Kto by tam chciał do czołgu siadać w ogóle dachem? Nie? Ty, no, nie no, bo ogólnie trzeba jakoś tam wejść do środka. Co? Coś zmaścił, słuchajcie. Mój czołg się troszkę rozpadł. Ale za dużo, mu wyrwałeś pewnikiem i to jest tak jak zawsze. No prawda, nic takiego nie zaszło. Coś usunąłeś, znowu nie to co trzeba i to nienormalne, no to jest... To jest ten, Scrap Mechanic. To jest cały plaga normalnie. Takie rzeczy się zdarzają w Scrap Mechanikach. Po prostu profesjonalne budowlańce tak czasami mają, że coś rozwalą, później to zespawają. Ja może tylko dodam, że tak, to będzie symetryczne, nie martwcie się. Aha, już uspokajasz swoich widzów? Tak, już uspokajam. O Jezus! Patrzysz na to i mówisz, no przyda się ich uspokoić trochę. W sumie... Ja to naprawię, spokojnie, nie? Spojrzałeś na to z boku i stwierdziłeś, no mogą się czuć zażenowani. Rzeczywiście może tak być. No my god. Nie wiem, czy to jest dobre, nie? Nie no, będzie dobrze, spokojnie. Wiesz, próbuję się pocieszyć, wiesz, sam siebie. Aha. Nie, w porządku, nie przejmuj się, Paweł. Nie ma tego złego, jak to mówią tam gdzieś, kiedyś na pewno. No, gdzie by tutaj... Kiedyś na pewno dasz sobie radę. Kiedyś tak, na pewno ktoś tak powiedział, że sobie dasz radę. Dasz sobie radę, chłopie. W sumie to można taką dziurę małą zrobić, a niech sobie będzie. No to otwierać, zamykać. Wygląda jak zabawka. Tak? Nie, zażartowałem. To jest bardzo poważne. Bardzo poważne rzeczy. O mój Boże. Dobra. Wow! Nie odjeżdża jeszcze. Kurde.
Jest mocnie. To jest Paweł. Paweł, nie śmieszkuj tyle. Ej, ale muszę skręcać jakoś. Nie wiem, o co chodzi. Oh fuck. To nie jest dobry pomysł. Dobra, jakoś to wymyślę. Zaraz wymyślę, będzie dobrze. Dobra, skoro tak mówisz. O, to w tą stronę. Pyk, pyk. Opie, u mnie się będzie dało wsiadać. Mówisz? No, to będzie taki ten. Nie, no to spoko. To będzie transporter opancerzony bardziej niż czołg. Ale ty, sumie... ale... No ty już jesteś dyskwalifikowany, proszę pana. To? Co? Już mnie dyskwalifikował, skurczyby. Weź się, bo cię zgłoszę gdzieś. Nie zgłoszę gdzieś. No co? Normalnie oszukista. Jaki oszukista? Jestem znany z tego, że jestem uczciwy i szczery i ten... bogobojny. Wskakuj tak. A tędy się nie wejdzie, to jest za mało miejsca, panie kapitanie. Nie muszę to za małe, za niskie to jest, to muszę dać jeszcze tego. Tak? No, zrobimy tak pięknie. Wiadomo, jasna sprawa, nie? Czemu się powalę? Jakoś to tam będzie. W końcu to się wyklepie, to będzie dobre, nie? No, ale to fajnie się tak siedzi i się buduje, nie? Proszę tak gadać o pierdołach. No, oczywiście, że tak. O, nawet się ładnie zamknął ten mój czołg. Hopie. Hopie, nawet nie spodziewałem się, że to się tak ładnie tutaj wszystko podomyka. Pyk, pyk. O, zaraz będzie. No, ten tyłek to wychodzi już coraz większy. O, tak zaraz. Słuchajcie, tak, to jest czołg, jakby co. To nie jest kiosk ruchu, to jest czołg. Paweł, jeżeli ty już teraz musisz takie rzeczy tłumaczyć, że to nie jest kiosk ruchu, tylko czołg, to ja nie wiem. Trochę zaczynam się martwić jakby. Nie no, spoko, to jest wszystko pod kontrolą. To aby na pewno, Paweł? Tak, oczywiście. To zaraz będzie jakoś wyglądało, to zaraz będzie działać. Zaraz. Tutaj, to się wyklepie tylko tutaj, trochę tu, trochę tam. No. No, nie. Nikt nie ma tutaj żadnych tych. Potknęła. Mam wątpliwości, Paweł, że ci się uda, nie? Muszę wyrwać dziurę, bo nie mogę wyjść teraz. O. Tak? O, tak trzeba będzie zrobić. Dobra, czekaj, już widzę. Okej, tak. O, da się, dobra! Jest! Dobra, przydałoby się teraz zrobić takim... tutaj na dwa. Całkiem fajnie się to domknęło tutaj. Ma lipy. Mogę dodać dodatkowy pancerz, będzie okej. O, tak coś takiego tutaj. Miałem małe dziury w czołgu, no. Wiesz, jak ktoś strzela, to może by wpadło, czy co. Ale luz. Okej, tutaj mamy, tak. Nic się nie dzieje, bo... Ja w ogóle nie, tak nie może być. Ja muszę tutaj jeszcze coś dorzucić, nie? Co? Wszyscy wątpią w to, że to się uda chyba, wiesz? U mnie to już wygląda coraz bardziej niebezpiecznie. Ważne, żeby w środku się człowiek zmieścił, nie? Pamiętaj o tym. A, widzisz, bardzo ważna, bardzo istotna. Tam istotna sprawa jest, faktycznie. Ty pilotuję ze środka. Ja, spokojnie, ja wiem. O, no i ładnie się podomykało. Mam jakieś takie małe luki, nie? Trzeba by cię zrobić w ogóle. Ja wiem, tak jest. Dobra, już to zaraz zrobimy. Czekajcie, zrobimy taki motyw. No nie mogę teraz powiedzieć na głos, co chcę zrobić, bo ty później to będziesz chciał odgapić albo coś. Na pewno. Na pewno już się biorę za to. Zastanawiam się, co to mi to tak. No bo to wadzi. Tym damy. No tak, zobaczmy tutaj. Że to? O! Tym damy, no tak, zobaczmy. O, tak jest. Dobra. Da. Nie, no to będzie boskie. Boskie będzie. Proszę bardzo. Dobrze. Elegancko. Elegancio. Elegancisko. Okej. Pyk. O. Zrobię taki niewidzialny czołg. Niewidzialny czołg ninja. No co się śmiejesz, tak jest. Bitwy, bo nie dojechał po prostu. To jest wytłumaczenie. Czego się śmiejesz? Dlaczego nasz czołg nie dojechał na pole bitwy? Panie generale, on tu jest, tylko jest niewidzialny. To nie jest tak, że on nie dojechał, że nie dał rady wyjechać z garażu. On po prostu
tu stoi. On tu cały czas jest. Technologia, kurde. Technologia tak ma. Technologia tak ma, dokładnie. No, właśnie. Dobra, myślę, że ktoś się powinien tu zmieścić bez problemu. Mówisz o mnie teraz? Nie, nie, mówię o moim pojeździe tutaj, że na kuckach się ktoś zmieści bez problemu. Okej. Dobra, to trzeba coś zabudować. To też muszę zabudować. To będzie coś widać? Nie, to nic nie będzie widać wtedy. To trzeba zabudować też jakoś inaczej. Pyk. Ja tu zrobię teraz taki motyw, że się wszyscy co? Poskładają. Wszyscy poskładają. Skakuj! Dobrze. Okay. Proszę bardzo, o! Czołg niezauważalny. Niezauważalny czołg ninja. Kryptonim czołg, Paweł. Niezauważalny Pro Evolution Ninja. O tak, najważniejsze rzeczy musimy zrobić, czyli musimy jeszcze malowanie. No, oczywiście. No tak, malowanie jest najważniejsze, no plaga, nie wiesz o tym? Same ważne rzeczy. Gdzie ja mam głowę, oj. Proszę bardzo. Nie no, tak 30 do góry, 45. O. Dobra. O. Co nam Paweł dzieje? Co tu się dzieje? A czemu taki to? Jak to krzywo zrobił? Co? O, o czym ty teraz sprawisz? Nie, nic, nie przejmuj się. Nie, wszystko jest pod kontrolą oczywiście. O, tak, będzie ładnie. Dobra, wejście jest, wszystko się zgadza. Mogę zamykać to. Tył jest zakończony. Trochę ten, tak. Są jakby jakieś dziury, ale to... Dobra, robić tak. Tu. O. Dobrze. Pryt. Opie. U mnie już wszystko działa. Dobra, to cicho. Co najmniej krzyczysz? Wszystko działa już po prostu. U mnie też będzie działało wszystko zaraz. No. Nikt w to nie wątpi, Paweł. Tylko tutaj widzisz to malowanie, te wszystkie rzeczy, to kurde, to wszystko czasu zajmuje strasznie dużo. Malowanie? Ty już skończyłeś? Nie. Ale już maluję. Nie? Aha. Nie no, to jest ważne, że kolory od początku się zgadzały. No przecież. No nie może tak być, że one gdzieś tam w połowie zaczną się zgadzać, nie? No, dokładnie. Malować. Widzę, że rozumiesz tę moją sytuację. Oczywiście. To jest taka tragiczna sytuacja i ona musi się zgadzać, wszystko to musi być okej. Okay. Tragiczne to dobre słowo. dziękuję. Dobrze to ująłeś tutaj. Widzisz? Ja zawsze wiem, jak to ująć. Okej. Okay. Pyk. Tutaj coś też mi brakuje jeszcze. O, tutaj muszę coś. Coś tu brakuje na pewno. No nie, tak zrobił. Kurde, czemu nie? O. Kurde. Brakuje mi tego lustrzanego budowania, wiesz? No wiem, to szybciej by szło tak naprawdę, żebyśmy wtedy zbudować taki pojazd, który... wejdź do środka! Przeszkadza mi to. Co mówiłeś? Co mówiłeś? Łatwiej, szybciej by się budowało, chciałem powiedzieć. Bijesz z tym czołgiem tam? No to jest test bojowy tak zwany, wiesz? Ilnik upychasz do środka? Co mówisz? Silnik do środka upychasz? Nie, próbuję wejść do środka. Czekaj, bo tutaj za małe wejście jest chyba. Próbuję wejść do środka. Wejdź tam. Okej, tutaj coś jest. Tu już jest lepiej. No, spoko. niż na początku. Jest lepiej niż gorzej. Lepiej niż gorzej, nie? Gorzej nie będzie. Może być tylko lepiej. O. Dobra. No, to jest to. Tylko teraz już? Czekaj. Nie, właśnie nie do końca. Zróbmy tak. Ojej. Mam nadzieję, że to z jednego kawałka się składa wszystko. Dobra, nie, no będzie dobrze chyba, tak, czekaj. Dodamy tu. Dodamy tu. Bogo. Dodamy tu. I tu. Okej, teraz zobaczmy chwilę prawdy. Dam. Okej, jesteśmy w środku. Aha, trzeba wziąć ten.
usunąć jeszcze jedną rzecz. Dasz sobie radę, Paweł. Ciekawe, czy wszyscy to w ciebie wierzą. Czy to da radę ustać wszyscy w ten sposób? Wszyscy ci kibicują, Paweł. Prawdę. Jakie uderzenie było potężne. Jakie uderzenie? Aha, to też... Nie, jeszcze źle, Paweł, kurde, bo się wysadzisz. To... Czemu się wysadza twój ziomek tam? O kurde, czekaj. Tak nie mogę tego zrobić. Coś sprawdzić, testować. O, właśnie. To zrobimy tak na... Tak, o. No. Tada. I tutaj też. Dobra. I tutaj tak samo. Słyszałem, że okna dodali. Tak, podobno tak. Ciekawe, czy się takie okno tutaj by zmieściło gdzieś. O kurde, jakie one są wielkie, te okna. No to chyba dobrze, nie? Opie. Właśnie nie wiem, czy tak dobrze do końca. Takiego? A, tam tutaj powinien być inny kolor. Tu powinien być booster taki. Nie, jeszcze inny kolor. Tam o, taki. O, mam okno. Mam okno w czołgu. Futurystyczny taki. Ale nic przez to okno nie widać. Jak w czołgu. Jak w czołgu, no to dobrze, no to właśnie o to chodzi, nie? Czołg taki powinien być. Spoko jest. Moim zdaniem jest w porządku. Spoko luz. Tak, dokładnie. Teraz driver seat sobie położę. Ja tu już ten... Sterowanie odpalam, nie? Z tyłu będzie taki ten przedział magazynkowy trochę. Będzie można tu se wejść. Wejść sobie tu. Wysiadam z tego. Oj, prawie zajrzę. Co to za krzaki tam są, Paweł? Co się unoszą nad ścianą już? to jest element twojego maskowania? O, w dupę, czekaj. Nie, spoko. Wszystko jest pod kontrolą. Nikt nie ma żadnych tutaj tych. Nic nie ma, nic. Niczego, nic wcale w ogóle. Okej. Okay. Sterowanie trzeba będzie odpalić, czołgowe takie, prawdziwe. Muszę teraz sprawdzić, czy to jakoś funkcjonuje. Silnik powinien mieć tu z tyłu chyba. Ale będzie z przodu. Czy ty masz silniki odrzutowe w czołgu? Nie, wydaje ci się. A, nie. To była zapalniczka jeszcze. Zapalniczka w czołgu, tak. Twój czołg będzie latał. To jest zapalniczka, stary, mówię ci. No. Aha, nie, spoko. To ja się nie przejmuję niczym, nie? Skoro tak mówisz. O. Ja ci ufam. Chyba zginiemy, proszę państwa, tak? O. Co mieliby ginąć? Co ty, Paweł? Co ty? No podejrzewam, że to może być jaki niebezpieczny pojazd. Okej, muszę sobie zajrzeć w sterowanie. K i K, 1 i 2. K1, K2. No tutaj jeszcze jest. A nie, dobra. K1, K2. Świetnie. Pyk. Czegoś więcej. Pyk. Ej, obawiam się, że mój czołg będzie jeździł tylko do przodu. Co? Ja właśnie mam ten sam problem chyba, wiesz już. Tak? No dajmy, może tam. On w ogóle będzie w stanie skręcać. Tak. Dodamy. A. Wszystkie? Wszystkie. A ja wszystkie dałem chyba pod jednym, wiesz? Nie. Tu jest. A. Kręci się do przodu. To co chodzi? A. Dobra, jest okej, okay, tylko trzeba jeszcze trochę... Nie, jest dużo teraz, jest. No, co mówisz? Nie, nic, nie przejmuj się, to tak tylko mówię, wiesz? Kogo? Strasznie ciężka ta maszyna wyszła. No to właśnie, to się nazywa właśnie czołg, proszę pana. Ty. Ło, jak to rusza szybko. Hop, jak to z buta rusza. Wiem co, zrobię sobie wsteczny na jednym kole po prostu i będzie okej. Okay. Wsteczny na jednym kole? Nie, no też można, nie, no super, spoko. Albo na dwóch. No stary, no co za problem?
Można mieć wsteczny na dwóch kołach. Zabawa. Te dwa koła wystarczą, żeby uciągnąć cały pojazd. Co ja się będę tutaj martwił, nie? Tak. A mam tu już silnik jeden, dobrze. Tu cała maszynownia palona, proszę bardzo. Pyk. No, teraz musi być idealnie. Pyk. Teraz będzie idealnie, tak na pewno. I pyk. Pa. Do tyłu. A, muszę dać siłę taką znaczną na tym silniczku. Wiesz, jak masz małe kółeczko, no to niestety ono tak szybko nie będzie tak już napierdzielić. Bo kurde, reszta kół hamuje w ogóle, nie? Co szosuje. Dobra, jakiś mały błąd wyskoczył, po prostu wiesz, crash report, skraszowało grę po prostu nagle. A, za duże rzeczy tam nagmatwałeś pewnie. I gra stwierdziła, nope, wywalamy tego typa. Zamiast je skraszować, to ja mu dam tego kika. Może tak było właśnie, powiem. Ty się śmiejesz, a może tak nie, było. Nie, zawsze jest taka możliwość. Zawsze jest taka możliwość, właśnie. Pamiętaj o tym. Dobrze. Hop. Kurczę, czy gdzieś jeździł jak czołg. Coś mówiłeś? Nie, nic. Aha. Wszystko pod kontrolą. Dobrze. Mam tylko problem z jedną rzeczą, ale to zaraz naprawię. Zaraz będzie wszystko działało, funkcjonowało. Nie ma problemu. Nie ma problemów tutaj żadnych. To... Zaraz będzie ogarnięte. O, proszę bardzo. Trzeba drugi się nie widać. Pyk. Teraz tak, to będzie. I teraz jeszcze podłączenie. No. Pogadajmy sobie o tych rzeczach ważnych. I ważniejszych. I ważniejszych, tak jest. Że ja tutaj wykminiam, teraz muszę znowu sterowanie sprawdzić. Y. I. O kurde. Y jest na 5, a I jest na 6. 5 i 6. 3 i 4. Nie, no masakra. 3, 4, 5 i 6, Paweł. Dobra. 5. No, tak. 6. Dobra. Ja pierdzielę, co to ma być? Kogo? Kiosk ruchu zbudował. Y 5. I słuchaj, kiosk ruchu nabrało nowego znaczenia. Tak? No, pewnie, że tak. To co, już gotowy może jesteś? Już? No w sumie to wiesz co, ja tutaj nie wiem, czy jestem w stanie coś więcej wykminić. Tutaj tak naprawdę, jeżeli chciałem coś wykminić, to bym potrzebował jeszcze z godzinę. Ja tu tylko podstawę zrobiłem czołgu dopiero. Jak podstawę? Może zrobimy rundę drugą jeszcze, nie? Jak podstawę później tylko czołgu zrobiłeś? No normalnie, dopiero jest podstawa czołgu. O, no dobra, to ja będę mógł zmodyfikować swój czołg jeszcze. No, a ty tymczasem będziesz jeszcze budował dalej, tak? Czyli co, właściwie teraz zakończamy i zrobimy jeszcze raz, tak? Czy jak? Poczekaj momencik, poczekaj. Co tu się tutaj nie zgadza? Czemu się nie chcesz kręcić? Tak, bo coś mi się tutaj pogmatwało strasznie mu. Zepsułeś coś. A on się nie chce tutaj domknąć. Do tego tu dzwońca. Tak? Czy nie? Widzisz, jeszcze jedną rzecz mogę dorzucić. Coś mi się tu nie zgadza w ogóle. O. No. Pyk, dobra, zamknęło się. Jest po żądalu wszystko. Mówisz? No dobrze. Tak. Buta, a masz już lufę do czołgu? Chłopie? No, oczywiście, że tak. Wow! Lufa musi być. Co to było? Pierdzielę, chłopie. Co się z tymi kołami stało? Zmaściłeś coś, mówisz? O kurwa. Chłopie, hardkorowo, nie wiem, co się dzieje. A ty normalnie działają. Momencik, Paweł, bo tutaj jakieś problemy technologiczne są zdecydowanie. Problemy technologiczne. Tak, w fazie technologii właśnie coś powstał tutaj, jakiś błąd. Do tyłu. No co tu kurde chodzi? Muszę się rozpędzić, o, dobra, nie zdał się. Okej, to muszę usunąć i teraz tak. Może to chodzi o siłę. Ten. Jaką siłę? Co ty tam gadasz? Co no, ty tam kłamiesz? Zdecydowanie chodzi o siłę. Nie, niechcący ustawiłem na maksa silnik, wiesz, i zaczął tak kołować kołami, żeby w boksie kręciły łopy. Poważnie ci mówię, bez śmieszków, nie? Dobra, przód. To jest bardzo możliwe, to się zdarza. Obrót. Każdemu konstruktorowi czołgów to się zdarzyło już kiedyś w życiu. Na pewno. Tył, przód.
Nie, w porządku jest. Jest w porządku już? No. Już ci jeździ? Nawet można powiedzieć, że skręca. Pomocy ma trochę za małe. Czyli skręcaniem byś tego nie nazwał, mówisz? No, ciężko to nazwać skręcaniem, ale działa. To co? Kończymy tą część tutaj i tak. Myślę, zaczynamy kolejną później, w następnym materiale. Tak, bo tutaj jeszcze dużo pracy przed nami tak naprawdę. Tak. Oczywiście już teraz możecie oceniać fazę pierwszą, jak wygląda mniej więcej, a faza druga już niebawem. Tak jest. Na tygodniu. Już niedługo. No. No. Dzięki. No, trzymajcie się. Hejos. Cześć.